Siema wszystkim, z tej strony Paczol, a dzisiaj jest ze mną jak Miki i... No cześć. O, Miki jak zawsze nie umie się w tempo przywitać. Opóźniona. I mój specjalny widz, który przygotował naprawdę... Która przygotowała, bo to jest kobieta, która przygotowała naprawdę świetną mapkę. Mam nadzieję, że będzie świetna, ponieważ pomysł sam mnie zachwycił. Prowa Miglama, siema. Cześć. Ja też chcę takie serduszko, Miki, weź jeszcze raz, daj. O, ja mam takie. Dobra. Dobra, i to jest mapka z pierwszego sezonu, czyli właśnie nie mapka z pierwszego sezonu, tylko to jest quiz o pierwszym sezonie. Zobaczymy, sprawdzimy swoją wiedzę odnośnie pierwszego sezonu, zobaczymy jak Miki sobie poradzi, jak ja sobie poradzę, Miki jest tam, bez katany. Dobra, to co, zaczynamy, nie? A Miki, a ty jesteś reminderem, to miałeś przypomnieć o czymś pewnie. Ja miałem przypomnieć o łopce i subiku. O, dokładnie, dokładnie. Dobra, dobra. Dobra. Ile kosztuje Renegade Raider? 1200, no, tak mi się wydaje, że 1200 kosztowała. O nie, mam nadzieję, że... Dobrze. Uch, dobra. Która będzie została dodana na jeden dzień, a później usunięta. Ty, a ja nie wiem. To łatwe. Uzi za Polotron. Bo ty, Uzi to w ogóle nie wiem, czy było, chyba nie było. O kurde. Dobra. Ile broni było w sezonie zerowym? O Jezus, tu się zastanowimy. Tu nie strzelaj, trzeba się zastanowić. Wolna pompa. Wolna pompa, 2 PM-y, taktyczna pompa, snajperka, MK, granatnik, rakietnica, snajperka już mówiłem i snajpa powtarzalna. Automatyczna była. No. Właśnie, no. To jest, mamy 9, na palcach liczę, masakra. Co tam jeszcze było za bronie? A jakie? Granaty się liczą? Bo były na pewno granaty zwykłe. Były granaty, ale nie wiem, czy to jako broń. Jako broń zaliczamy granaty? Dobra, nie. Czyli mamy na razie 9, a tu mamy 12, 16, 20. Czyli szary pistolet. Szary pistolet, a to chyba się nie liczy jako kolory, nie? Bo mamy 10. Co jeszcze były za bronie? Tek zwykły. No to już mówiłem, że 2 PM-y były. Aha, okej. Okay. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, co pominęliśmy, bo chyba brakuje nam... Co jeszcze nam brakuje, Miki? Ile broni było w sezonie zerowym? RPG był? Tak, mówiłem już. 10 mamy. Snajperkę już mówiłem. MK. Ten Galil był. No. Galil. Lol. O. Czyli ile już masz? Dobra i... 12 pewnie. Nie, 11 mam na razie. I brakuje nam jednej. Czy PM trzeci był? Działa, no, 12. Co było jeszcze ostatnie? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Co dawał Sior w pierwszym sezonie? No, 25 HP? Nie, 25 chyba też? Nie, no tylko... 25 na pewno było, ale... No. A Rzekewa też mógł dawać. No tak. Jaka broń została dodana w pierwszym sezonie? Karabin szturmowy z lunetą. Taktyczna pompa. Taktyczna pompa była w zerowym chyba, a karabin szturmowy z lunetą... Może to ominęliśmy chyba. Tak, w ogóle. To ominęliśmy, no. Karabin ten skow, jak to się mówi. Ile kosztował Skull Trooper w pierwszym sezonie? 1200. Dobrze? No. 1200. A, bo Gul Trooper 1500, no. Gul Trooper był droższy. 1500 już teraz kosztuje 1500, bo zmienili cenę, bo dodali plecak. Ale jak dali plecak, jak Gul Trooper... Do Skull Troopera, bo teraz... Bo to był... Co to był za skin? No dobra, ale tak, a ja mówiłem, że... 1200. A Gul Trooperka 1500, no. Zmienili cenę Skull Troopera. Z 1200. Jakiego leczenia nie było w Fortnite w sezonie pierwszym? Małej połotki, to łatwe. Pamiętam jeszcze, jak się leczyło z samymi dużymi. Zabicie którego poziomu była Renegade Raider? O! O, ja wiem. Czekaj... 25? 35 to była... ten kill off był. 25 chyba, no. Jezu, ale easy. To już wszystko? Nie, jeszcze. Nie. Jeszcze trochę jest. Pierwszego sklepu, no to chyba... Jakie skiny zostały dodane do pierwszego sklepu? A, to są tutaj... wszystko te samo. Nie, bo są łamacze językowe. To będzie tutaj. Gul Trooper i Skull Trooper. Jaki przedmiot został usunięty po jednym dniu oprócz zapatrona? Zrzuty? Co to były zrzuty? No zrzuty zaopatrzenia. Przedmiot? Ale zrzuty to są. Granaty impulsowe to... Ale to wszystko jest też to zrzuty mi nie pasuje, ale no nie wiem. Aha. No został usunięty? No, znaczy, tak nie wiem. Dodany, nie wiem, próbuję tu, dobra? Jak coś to ja zginę. O, dałem do radę. Zrzuty były tak... Zrzuty były? No. One były usunięte na ten? O kurde, no nie pamiętam takiego czegoś.
Jaki tryb został jako pierwszy dodany do Fortnite? Solo oddziały pary. Nie. Solo oddziały pary? No to pewnie solo pierwszy był. Ale to może być podchwytliwe, bo mogły być oddziały. Bo jak grałem, to było już wszystko, bo na pewno zacząłem duo z Dominikiem. Zadaję solo. Dobrze, no dobrze. Ej, myślałem, że będzie mnie pytania, to fajne. Jaki przedmiot dodało Epic Games z okazji 20 milionów zarejestrowanych graczy? Ojeju. Krzak pewnie, zgaduję, że krzak. 20 milionów tak. graczy? Krzak? Serio? Tak, tak. No. Nie wiedziałem, że to z tego powodu. Też nie. Patrzę też nie. Od Renegade Raider, Assault Rider, Assault, Arial, Assault Trooper. Assault Trooper, nie, Arial Assault Trooper. To jest ten. To jest ten, bo wiem, że chciałem mieć te skiny. Ile nazwanych miejscowych znajdowało się na mapie? O, to jest dobre pytanie. Ale puste tablice. A jest, a działają ten? Działają boksy? Nie wiem nawet. Ale to tam dalej już chyba, czekajcie. Tam dalej już nie ma. Okej, to zadanie dla was, żebyście obliczyli, ile było miejscówek na mapie w pierwszym sezonie. Mam nadzieję, że napiszecie to w komentarzach. Boże, ale to... Nie pamiętałbym. Dalej koniec? Ty, ale super ta mapka. Ja bym chciał, fajne. Ale ja bym chciał naprawdę takie, nie wiem, 4000 pytań, nie? Żeby tu jak najwięcej pytań, ale super mapka, naprawdę. Ale tu widzę, że jeszcze dalej będzie. A jak widać tutaj wyjadacze pierwszego sezonu, my jesteśmy. Wszystko wiedzieliśmy chyba. Ty, jak zrobisz następną mapkę taką, o pierwszym, o drugim i tak dalej, to możemy robić taką serię. Dobra. Fajnie, dobra. Bo chcecie taką serię w komentarzach odnośnie sezonów? To by było super, nie? Wszystkie sezony po kolei byśmy przecięli, bo ten 9 taki nudny trochę, więc byśmy przelecieli wszystkie sezony po kolei. Ale sztosik. Nie wiem, mi się tam jakoś podoba 9 sezon. Serio? Tam... No. Nie, taki jest dla mnie... Teraz mi się już nie chce za bardzo grać. Na czym grasz? Na konsoli? Na Xboxie. Na Xboxie, nigdy nie miałem Xboxa. Ale może kupię kiedyś. A ja nie mam komputera. Ja mam. A ile kosztuje ten Xbox Miki z tym twoim tym skinem? Xbox One? Z 1200 zł pewnie. Albo z Vertexem, Vertexem. No, no pewnie jakoś tak. Chyba z 1500 zł? Nie wiem. Jest, wygrałem. I to już koniec odcinka jest? Czy nie? Ja kupiłam no. Xboxa w listopadzie. Kiedy było pożegnanie? No teraz jest, że pożegnałem, bo jeszcze nagrywam, więc Miki już... Bo ja nie słyszę, co ty zgadasz, nią. Nie, dobra, żegnamy się, starczy tego odcinka. Naprawdę super pomysł, dla mnie naprawdę urzekł mi pomysł tego, że będą quizy, że napisała do mnie Proba Miglama odnośnie tego, żeby przejść mapkę z quizu o pierwszym sezonie. Myślałem, że będą trochę trudniejsze pytania, ale ten ze zrzutem zaopatrzenia to mnie zaskoczył, naprawdę. I te miejscówki to też bym musiał obliczyć. Ile było nazwanych jeszcze, masakra. Dobra, ale czekamy na następną mapkę, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie następną mapkę z pierwszego sezonu. Właśnie następną, może kontynuacja tej. Może drugi sezon, trzeci, czwarty i tak dalej. Taki fajny będzie powrót do przeszłości, mam nadzieję. Jeżeli fajnie ten odcinek się przyjmie, to może pomontuję następny odcinek jakoś z takimi, nie wiem, powiedzmy z akcjami z pierwszego sezonu, albo z jakimiś miejscówkami i tak dalej. No dajcie znać po prostu, jakie wasze pomysły. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Chciałem powiedzieć nara chłopaki, ale... Nara, przyjaciele. No cześć, to lecimy. Pa, pa.